Wykład gonitwy piątej z Francji. Szóstka zwyczajnie, 18 zł 50 groszy. Dwójka 6, 8 nie została trafiona, a to oznacza, że ponad 280 zł przejdzie na gonitwę szóstą. Trójka 6, 8, 17 też nie została trafiona i na gonitwę szóstą przejdzie 336 zł ponad. Nie trafiona także czwórka 6, 8, 17. Proszę Państwa, przed nami gonitwa trzecia, to jest gonitwa międzynarodowa eksterierowa dla średniej pani czystej krwi arabskiej drugiej grupy, dystans 1400 metrów, wycofana pani numer 1 z czyli gonitwa dla pani po wystawowych kierownicach. Z numerem 4 wyhodowane, wyhodowane albo agusan wyhodowane w Wilianowie Podlaskim, przewodnik Kuczubek, Dorsturbek. Odziewie pod wagą 50 kg, klasę pod wagą 56. Trenerem jest oczywiście Siergiej Waszutow. Choć po Kwiatie, który wygrał dwa biegi na dystansie i jednej mili. Sporo ma natomiast tytułów pokazowych. W hodowli jego potomstwo wygrało 18 gonic, najwięcej chyba Arumba, 3 zwycięzcy. Matka Adelita, 3 wygrane w tych uwaganach do lasy Samsung. Dobrze się wpisywała na torze. Ojciec matki Kakil Al-Shagar, jego potomstwo wygrało ponad 40 goni. No najlepszy był chyba Jarzeszce, który wygrał nagrodę Czorta w kategorii PEX. Z dwójką Oberon, także z Janowski, stajemy się dzieje Wasikowa, przede wszystkim Drzebowski. Po zimem Paris, utytułowany koniu wystawowy. Matka ostatnia 6 startów nie wygrała biegu i podobnie dała między innymi ustawa, który wygrał 4 gonitwy. Ojciec matki Pont Extreme, siły, która podobnie amerykański także po wystawowym. No, dużo koni to jest jedno, mocna park. No i właśnie z numerem 3 Janowski Achmed, przed Anton Turgajew. Konko Pogromie, który został wyróżniony ponad
pokazać kto zrobi jego zawodów medal o 16 godzin. Matka Anarchia wygrała na super, uwaga, matka Kmela wygrała na super debiut. Kiazarz Alszagatko, gdzie z matki utwórowany koni pokazowy, między innymi tytuł World Champion Stadion w 2001 roku. W hodowli dał ponad, w jego pomocy wygrał ponad 60 godzin, najwięcej 4 biegi walinowych. I ostatni koni Janowski, Erudyt numer 6, pod Sanżarem Kawajewem. Też koni po wieży Palice, matka Emuleta wygrała jedną godzinkę w karierze, z pomocą wygrała dzieci na połowie. Euletos na służebcu. Ojciec Marki Gafier wygrał 3 biegi pod nagrodę Kopejlana pierwszego w kategorii B. Podobnie natomiast dał ponad 100 zwycięzców, więc Ani wygrał aż 8 biegi. Piękny koniec, bardzo dobrze, że się pokazał. Siódemka to Płonie ze stajni Klaudii Pawlak. Za chwilę go zobaczymy, wsiądę Konrad Mazur. A, mamy Płonienia. Także koń po Gangesie, matka Polinezja nie biegała, co do niego jeden szukunek, tak powie Krzybysz. Ojciec matki Epole, proponowany Janowie, nie wygrał w biegu, natomiast wygrał w 2001 roku biegu Włosku Samer Show, reprezentacja Polu. To jest to pokazowe. I piątka Tesita, pod Aleksandrem Resnikowem, jedyna klasza mistrza mają 6 kg. Trener klaczy jest Paweł Talarek. Tesita także po młodzieży Palice. Matka celnikę, 3 starty bez wygranej, ale podobnie dała 3 dwojnej klasy celnika. Polem rozpędza się Agusan, chyba nie potrafił Achmed, chociaż jeździec cały czas go tutaj pobudza, koń stanął do walki, idzie ładnie, także Oberon, 3 janowskie konie we walce o zwycięstwo. Oberon objął prowadzenie i za chwilę celowniku Oberon melduje się pierwszy, drugi Agusan, trzeci Achmed, dalej Cestita, Płomień i ostatni Rudy. Thank you.